Witam Was w kolejnym odcinku Mount and Blade Warband Viking Conquest. Z tego co pamiętam, w poprzednim odcinku szliśmy do tych ruin, które są gdzieś tu. Ej, co to ma być? Jakiś... Aha, też klasztor. Jest taki duży napis, to myślałem, że jakieś miasto, jakieś opuszczone czy coś. Dlaczego mi brakuje tu jakichś większych band tych? No, szybko. Większych band rozbójników czy coś, bo ja tutaj nie mam na kim ekspić. Kardy, my gdzieś tu w pobliżu byliśmy. Tu. No kurde, właśnie jakoś miałem świetnie. Świetne mikrosaksim. Jesteście mikrosaksim, dzięki, jesteście wydolne. Ej, ciebie to muszę dość tutaj dobre. Cztery. Ty masz więcej szczepów. Mam nadzieję, że jeszcze coś tutaj znajdziemy po drodze, bo to naprawdę wygląda dobrze. Ja mało ich trenuję. Trening jest bardzo ważny, kiedy mamy wysoki level. A my mamy takie, no... do dupy. Jak wszystko, jak na razie. Tom. I naprawdę, ja potrzebuję jakiegoś hajsu, renomy, czegokolwiek. Co to jest? Okej, karawana. Spearman Veteran, Spearman Noble Horse. Nie. No nie, na co ja liczę? Przecież sobie nie dam rady z niczym na tym poziomie. 5-5, 6-2, lajcik. No i teraz możemy to polować na tych rufianów, ale on... Serio, jak nie trafię żadnych dezerterów, to się źle skończy. Bo to naprawdę będzie trwało miliony lat. Miliony lat. Jeszcze mi spieprzałem. Gincie. Okej. Okay. Tutaj w ogóle jest fajna ta kamera. Follow me. 11 spearmanów, co? O, jak się ładnie podzielili. Spearman. Okej. Okay. Fall back, żebyście bliżej mnie byli. To jest właśnie fajne, tak możemy sobie ustawić to, to jest naprawdę fajny feature. W Warbandzie jest podobnie, ale się nie oni się ustawiali w takie linie, wiecie, w jedną linię dużą. A teraz właśnie są właśnie te fajne rzeczy. Tutaj się cofnęli łucznicy i tutaj są Speedmani są w drugiej linii, z tego widzę, bo Watchman jest Speedmanem, a w pierwszej jest piechota. Speedmani powinni być w pierwszej. To chyba trzeba będzie... A to tutaj da się chyba zmienić, ale nie wiem. Fire at will. O, w ogóle tutaj się już zbliżają. Poproszę, jak w sesji tej pracami ładnie wyczesną. To jest naprawdę fajne w tym momencie. Da się już wyczyść trochę ten klimacik. No i co? A oni też będą we mnie teraz strzelać w charge. No, tutaj ci nasi egilowie i tak dalej, wszyscy idą w topo. Ja chyba chcę najwięcej oddać expa moim... tutaj kumką. O Jezu, ej. Ale jak to leczę dzisiaj. Gdzie mi uciekasz? Ej, no. Traf w niego. Fuck. A jestem pośledzony. Dużo się ich zostało? Cztery. No nie ma co ich gonić, ja jestem na to za wolny. Mam po prostu ciężko, jakby... więcej na sobie ciężaru, to nigdy i nie dogonię, chociaż mam dobrą atletykę. Widły. Ho! Proszę, jak ładnie. Widły w jednej łapie. To mnie śmieszy. Ta laska, ten... no, pasterza, że tym można napieprzać. Uciekaj, co nie? Rutyt. Cztery... Aha, nie, oni cały czas ich gonią. Da się tak przyspieszyć, jakiś plus, coś. Nie, tak się tylko zuma daje. Ja pierniczę. Nie dam taba, bo wyjdzie na to, że uciekłem z bitwy i wtedy mogą być niezadowoleni ci moi specjalni towarzysze. No nie, to naprawdę sprawnie działa przeciwko takim słabszym przeciwnikom.
Czemu nie mogę napotkać na przykład 40 gofmanów? Wtedy coś by się działo. Albo też można oswobadzać wioski, to też jest fajny shit. Bo wtedy są tacy trudniejsi przeciwnicy. I za nich jest więcej expa. No i 4 kluczeków, wiadomo. To by się spodziewał. Tak. Jeden denon za pokonanie. Dobrze. O, i za nich jest dużo hajsu. I damy im więcej lutą. Znaczy ten cały, co sobie z nich byśmy z nich dostali i mają. No. Już są średnie morale. Teraz poszedłbym do tych ruin w sumie. A widzicie, jak sobie ponosi morale takimi łatwymi bitwami, nie? To jest akurat dobry shit. Spotamy sobie te ruiny i myślę, że będę kończył ten odcinek, będzie taki trochę krótszy. I tyle. No, szybciej. Chociaż może w tym odcinku była jedna bitwa. Może wystarczyć. No dobra, to następny odcinek zostaje. Jeśli już z wami żegnam, muszę już kończyć. O! Jeszcze trzeci level. Naszego tutaj kumpla. To by się okazać bardzo przyjemnie. No i cześć!